Cześć ludziska, z tej strony Maksim. Dzisiaj w cyklu 15 minutówek mam wam do pokazania grę Captain America Super Soldier, czyli super żołnierz. Tak naprawdę kiczowato brzmi ten podtytuł. No ale jak to bywa o grach z superbohaterami, często bywają kiczowate. Ja ten tytuł odpalam po raz pierwszy dzięki uprzejmości Hypnoxa. Co wam mogę dopowiedzieć? Gra hula w rozdzielczości 720p. Jest tylko i wyłącznie na jednego gracza. Ponoć ma 3D. Nie wiem, nie mam telewizora, nie sprawdzałem. Tutaj patrzę, co jeszcze mamy. Jakieś ekstrasy. Galerie. Możemy sobie posłuchać innych pierdół, tutaj pooglądać. Tutaj wszystko mamy na razie zablokowane. Jakieś wyzwania, które też mamy zablokowane. No i zacznijmy na poziomie normalnym. Gra posiada oczywiście trofea. Włącza nam się cutscenka. No i zobaczmy, co my tu mamy. Ja tak patrzę tutaj już na to otoczenie i średnio jest. Dobra, skipnijmy to, bo oni sobie tutaj zbyt długo pogaduchy urządzają. Ja patrzę nad sterowaniem, jak tutaj to wygląda. Jeżeli chodzi o płynność grafiki, no nie jest ona za płynna. Takie mam odczucia, jakby ona hulała z troszkę mniejszą ilością klatek. Ja tutaj sprawdzam w międzyczasie klawiszologię, żeby tutaj głupot nie gadać i przy okazji, żeby wam tutaj dopowiedzieć, jak to wygląda. Tu idą Niemcy. Swoją drogą nie wiem, dlaczego dla mnie nie strzelają. Ja tutaj będę tuk w tej chwili, zgodnie z tutorialem. Aż im niemiecki hełm spadł z głowy. Tutaj widzę, jeszcze mamy możliwość chwycenia przeciwnika. Tutaj, jak widzicie, mamy efektowne możliwości uników. Rażą prądem Niemcy. Straszne. Dobra, jednego mamy z głowy. Ja tutaj jeszcze patrzę na klawiszologię. Efektowne spowolnienia. I mega rzut tarczą. Takie mam wrażenie, jakbyśmy mieli do czynienia ze slasherem typowym. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Tutaj jeszcze właśnie, tak jak mówię, możemy rzucać tą naszą tarczą. Dobra. Jeszcze patrzę tutaj na innych klawiszach. W tej chwili mogę tutaj zmienić, widzę, jakby jakiś widok, cholera wie, co to jest, na pewno będzie mi to wytłumaczone dalej. Dobra, przedzierajmy się. Dobra, musimy zatrzymać Mysterious Attacker. I combo. Nie no, tutaj się śmieję akurat. Jeszcze wstaję. Ale już na niedługo. Ten tak samo hełm mu spadł, to chyba już nie żyje. Tu są nasi, okej.
Valley cemented, secure this room. I need a working radio ASAP. I'm on it. Dajcie kawę, dajcie kawę. Dobra, zobaczymy, lecimy dalej, co nas tu spotka. Launch yourself, ok. Czyli jakiś mega wyskok. Da się tu rozwalić te beczki? Na razie Niemcy nie dadzą mi tego zrobić. Kabum. Powiem szczerze, troszkę na początku dziwne te sterowanie, troszkę się trzeba przyzwyczaić, ale nie gra się źle, tak? W tej chwili nie gra mi się w to źle. Wiadomo, że to nie jest jakiś produkt z górnej półki. Castlevania to nie jest. God of War też nie. No ale pograć idzie. Tutaj widzę, Niemcy mają mega broń. No to ja mu tarczą. No, spalił. Kurde, zasłaniają mi tu te krzaczory. No i padam. Restartujmy to od checkpointu. Ja tutaj według tutoriala miałem trzymać tarczę i odbijać jakby te pociski. Spróbujemy teraz. No strzelaj dzichy. Nic to nie daje. Jeszcze raz. Okej, teraz mamy. Myślałem, że trzeba odbijać pociski, ale tu nie o to chodziło. Także kolejny checkpoint. Gościu padł na dwa strzały. Myślałem, że to będzie jakiś mini bosik. Oni nie wiedzą, że Niemcy teraz są na Księżycu, jak to w pewnym filmie było, i mają technologię od upolutku. Dobra. Patrzę, czy się da to skipnąć. Niestety nie. Musimy zobaczyć ekran tytułowy. Kapitan Ameryka i jego superbryka. Dobra. Niech się to wczytuje dalej. Jakaś trofka wpadła. Okej, co my mamy tutaj robić? Użyjmy tego urządzonka. Jeszcze przejdźmy się tutaj do tyłu. Poglądajmy, co tutaj mamy. Nic. Otwórzcie drzwi. Oglądam sobie ten model postaci. Dobra, bierzmy tutaj akta. Nie mylić z aktami takimi, wiecie. Dobra, jeszcze musimy film wziąć.
years of planning and research, my time has come at last. Project Masterman is a reality. History. Dobra. Olejmy to, wy sobie to zobaczycie, jeżeli was ten tytuł zainteresuje, to zobaczycie sobie to dalej. Jeżeli chodzi o fabułę, a w tej chwili skupmy się na grze, żeby tutaj nie... Raz nie spoilerować, a dwa nie tracić czasu. No, otwiera drzwi. Open the door, open the door. Czekam jak na otwarcie marketu. No, a się drzwi nie otworzyły, tutaj widzę jakiś nieszczelny ten kadłub naszego samolociku. Dobra. No i mamy wczytywanko. No ciekawe, gdzie ma spadochron. Bo na razie to na plecach widzę tarczę. No, nie potrzebuję spadochronu, no przecież. Każdy twardziel skacze na klatę. Małe wykończonko, replay i replay 2. Co my tu jeszcze mamy? Przedzierajmy się. Otwórzmy mapę, tak jak nam tutaj gadają. Ok, dobrze, idziemy. Kabum! Dobra, leżą. Coś tu jest do użycia. Enigma. What the fuck? Nie kumam, o co tu biega w tej chwili. Okej. Dobra, otworzyły się drzwi. Ja widzę, że akurat wypisało mnie z PlayStation Network. Coś tu się będzie działo. Zaatakujmy Niemca z Niemca. Kabum. Nie ma jak snajperka tarczowa. I tak jak mówię, nie ma jak zaatakować Niemca z Niemca. I widzicie, co taka mała tarcza może narobić. Jakiś quick time event. Dostaje bongo. Nie myślcie, że ja tutaj jakieś tam, nie wiem, mega trudne rzeczy robię, bo ja w tej chwili tylko X naciskałem, obojętnie w którym momencie. Także to jest dziwnie rozwiązane. Ja widzę, że powoli się gameplay zbliża do końca, także ja tutaj będę z Niemca Niemca bił, a wy oglądajcie końcówkę. Zastanówcie się sami, czy chcecie sobie ten tytuł załatwiać, czy nie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, ludziki. Na razie, hej.